Spójrzmy prawdzie w oczy. Czekolada to kłamstwo. No bo nie wszystko, co nazywamy tym magicznym słowem, faktycznie jest czekoladą. Na szczęście dzięki różnym prawnym regulacjom informacja na temat składu jest dla nas dostępna. Tak więc może to być albo czekolada, albo czekoladowa mieszanka, która oczywiście też świetnie smakuje. Ta prawdziwa jest zrobiona z miazgi kakaowej i masła kakaowego. Jeśli na opakowaniu znajduje się adnotacja proszek kakaowy i tłuszcz roślinny, to wybaczcie, ale to tylko mieszanka. Prawdziwa czekolada powinna zawierać co najmniej 35% miazgi kakaowej i 18% masła kakaowego. Jeśli spróbujecie obu wariantów w krótkim odstępie czasu, prawdopodobnie uznacie, że substytut jest nieco smaczniejszy, ponieważ zawiera różne aromaty. I nic dziwnego, taka czekolada cieszy się o wiele większą popularnością niż prawdziwa. Po pierwsze, jest tańsza, a po drugie, łatwiej się ją przechowuje, jako że nie topi się w temperaturze pokojowej. A co z białą czekoladą? Jest prawdziwa, czy stanowi substytut? Ani jedno, ani drugie. Nie łączy ją nawet nić pokrewieństwa z czekoladą. Podczas gdy czekoladowa alternatywa zawiera cząsteczki kakao, biała czekolada nie posiada ich wcale. Tak, ma masło kakaowe, ale jest ono nieco inne. Ten składnik nie dodaje jej charakterystycznego smaku. Ponadto prawdziwa czekolada zawiera pewne związki chemiczne, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi. Jak można się domyślić, biała czekolada nie posiada takich mocy. A czy są tu jacyś fani Nutelli? Jak wiadomo, jest to kakaowe smarowidło z orzechów laskowych. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, ile orzechów jest w jednym słoiku? Firma podała oficjalne informacje na ten temat i okazało się, że każdy słoik zawiera około 50 orzechów laskowych. Wydaje się, że całkiem sporo, ale to tylko jakieś 13% całego kremu. Cukier i olej palmowy okupują pierwsze miejsce, stanowiąc 50% składu Nutelli. Co ciekawe, oryginalny przepis był o wiele bardziej orzechowy. Inspiracją dla powstania Nutelli była bowiem Gianduja, tradycyjny krem z włoskiego Piemontu. A w ciągu ostatnich kilku wieków recepturę parokrotnie zmieniano. Pod koniec XVIII stulecia była to mieszanka czekolady z 30% pasty z orzechów laskowych. Tego wczesnego prototypu Nutelli używano jako nadzienia do czekoladek lub nawet spożywano w formie batoników. Mieszanka z połowy XX wieku zawierała aż 71,5% orzechów laskowych i tylko 19,5% czekolady. Przejdźmy do kolejnego globalnego towaru – kawa. I na dobry początek obalmy jeden mit. Nie ma 100% kawy bezkofeinowej. Każda kawa, z której usunięto co najmniej 97% kofeiny, jest uważana za bezkofeinową. Istnieje kilka różnych sposobów na pozbycie się kofeiny. Pierwsza metoda polega na zastosowaniu specjalnego rozpuszczalnika. Ziarna kawy są w nim myte, a gdy kofeina zostanie usunięta, rozpuszczalnik się zmywa. Drugi sposób dekofeinizacji, Swiss Water Process, wykorzystuje dwutlenek węgla lub filtr węglowy. Zabawna ciekawostka. Wasza poranna kawa to w zasadzie duszone owoce. Tak, ziarna kawy należą do rodziny jagód, więc kawa to napój jagodowy. Trudno to podważyć. A teraz trochę bolesnej matematyki. Wyobraźcie sobie, że kupiliście sobie paczkę chipsów za 8 zł. Wiecie, ile tak naprawdę kosztuje wasza przekąska? Złotówkę. Gdzie w takim razie podziała się reszta kasy? 7 zł zapłaciliście za powietrze w torbie. Badania wykazały, że jedna z marek sprzedaje głównie powietrze przy bardzo niewielkiej ilości chipsów. Ale nie martwcie się, nie wszystkie paczki są tak wypchane, chociaż tak czy inaczej zawsze jest tam o wiele więcej powietrza niż chipsów. Makaron Instant może i nie opiera swojej sławy na kłamstwie, ale z pewnością ma bardzo ciekawą historię. Rozprawmy się najpierw z często powielanym mitem. Mówi się, że makaron ten został wynaleziony w Japonii, ale to nie do końca prawda. Nowoczesna odmiana jest rzeczywiście japońska, ale starożytny pierwowzór został wymyślony w Chinach. Były to smażone kluski, które podawano w zupie. Według legendy pewien kucharz doprowadził ugotowany już makaron do ponownego brzenia. Aby go uratować, wyjął go z garnka i usmażył na gorącym oleju. Przepis na japońskie nudle opracowano, by przedłużyć ich termin przydatności do spożycia. Po kilku nieudanych próbach niejaki Momofuku Ando wynalazł metodę konserwowania makaronu. Przetwarzano go na różne sposoby. Był gotowany na parze, odwadniany, smażony w gorącym oleju, przyprawiany. Na początku makaron błyskawiczny uważano za produkt luksusowy, ponieważ kosztował znacznie więcej niż normalny, do którego wszyscy byli przyzwyczajeni.
Kto nie kocha lemoniady? Istnieje wiele odmian tego napoju. Różowa swój piękny kolor zawdzięcza sokowi z winogron lub dodanym barwnikom. Istnieją dwie opowieści wyjaśniające jej pochodzenie. Obie mają związek z cyrkiem. Pierwsza z nich głosi, że Henry Alot, pracownik cyrku, niechcący wrzucił do lemoniady kilka czerwonych cukierków cynamonowych, co nadało jej żywą, różową barwę. Druga historyjka jest nieco obrzydliwa. Pewnego dnia zabrakło wody na lemoniadę, więc Pete Conklin, również pracownik cyrku, użył wody z wanny, w której jedna z jego koleżanek prała swoje czerwone pończochy. Jak można się domyślić, zabarwiło one wodę na różowo. Pete dodał trochę cukru, plasterki cytryny i kwas winowy. Stworzony napój nazwał truskawkową lemoniadą, a klientom bardzo on smakował. Sprzedaż wzrosła dwukrotnie. Fuj! Wybaczcie, jeśli was zawiodę, ale nachosy nie są żadną starożytną meksykańską potrawą. Zostały wymyślone mniej niż 100 lat temu. Ignacio Anaya, ksywka Nacho, podobno stworzył to danie w latach 40. ubiegłego wieku. Z nachosami wiąże się ciekawa historia. Jedna ze stałych bywalczeń restauracji, w której pracował kelner Ignacio, zapytała, czy mógłby tego dnia przynieść jej i jej trzem przyjaciółkom coś innego. Widział, jak bardzo panie były głodne i nie mogąc znaleźć kucharza, postanowił przyrządzić coś szybkiego na własną rękę. Improwizował, korzystając z dostępnych składników. Wziął kilka tortilli, starł na nich mnóstwo sera i podgrzał je od góry. Aby danie było bardziej pikantne, dodał na wierzch kilka papryczek jalapeno. Mamie Finan, kobieta, która zwróciła się do Ignacio z prośbą, zapytała, jak nazywa się ta niezwykła przekąska. Mężczyzna nie zastanawiał się długo i odparł nachos special. W rodzinie cytrusów znajdziemy więcej zawiłych historii miłosnych niż w jakiejkolwiek komedii romantycznej. Właściwie przypomina to bardziej telenowelę jak Klan. Mogłoby się wydawać, że pomarańcza jest mamą mandarynki, choćby ze względu na ich wielkość. Ale to oczywista bzdura. Limonki i cytryny też nie są przyrodnimi braćmi. Dzieli je o wiele więcej różnic niż tylko kolor. Grapefruity zawsze sprawiały wrażenie swego rodzaju wyrzutków na tle całej rodziny i o tym też porozmawiamy. Z kolei mniej znany owoc o nazwie Sweetie oraz pomelo można by uznać za dalekich kuzynów, którzy prawie się nie widują. Ale do rzeczy. Oto drzewo genealogiczne. Pomarańcza jest córką, hybrydą pomelo i mandarynki. Ma około 25% genomu pomelo i około 75% genomu mandarynki. Grapefruit jest krzyżówką pomarańczy słodkiej i pomelo. Owoce Sweetie to hybryda pomelo i grapefruita. Cytryny mogą wydawać się ze wszechmiar niezależne, a jednak też są krzyżówką gorzkiej pomarańczy i cytronu. Limonka to kolejna hybryda. W naturze istnieją różne wiecznie zielone drzewa, tak zwane zimozielone, których owoce możemy nazwać limonkami. Jednak my najczęściej jemy te uprawne. Powstają jako mieszanka cytronu, pomarańczy mandarynkowej, pomelo i mikranty. I to jest dopiero prawdziwa familia. Na świecie jest jeszcze wiele innych odległych krewnych cytrusów, o których nigdy nie słyszeliście. Na przykład tangelo, krzyżówkę mandarynki i pomelo. Albo orangelo, krzyżówka grapefruita i pomarańczy. Migdał jest często mylony z orzechami. Orzech powinien być suchy, tymczasem migdały mają mięsistą skorupę. Gdy rosną na drzewie, wyglądają trochę jak brzoskwinie. Wewnątrz niejadalnej warstwy zewnętrznej znajduje się nasionko i to jest właśnie migdał, który wszyscy znamy. Jeśli truskawkowy szejk to dla was bezpieczna i całkiem zdrowa opcja, polecam jeszcze raz się zastanowić. Według badań ten fast foodowy napój może mieć nawet 59 składników. Rzecz w tym, że dość trudno jest odtworzyć oryginalny smak truskawkowy i potrzeba wielu elementów, które dodatkowo muszą się dobrze zgrać, aby to było osiągalne. Jest jeden powód, dla którego przejścia pomiędzy kasami są takie wąskie. Powiedzmy, że czekasz w kolejce, jeszcze raz patrzysz na swój koszyk i widzisz, że wziąłeś pewne produkty, których nie potrzebujesz, więc wolałbyś się ich pozbyć.
Rozglądasz się dookoła, próbując znaleźć miejsce, by odłożyć je gdzieś z boku. Powodzenia. Przestrzeń pomiędzy kasami jest tak zaprojektowana, abyś nie był w stanie tego zrobić, więc ostatecznie kupisz wszystko. Przyjrzyj się bliżej swojemu koszykowi przed dotarciem do kas lub po prostu trzymaj się listy, aby uniknąć problemów. Poza tym przestrzeń obok kas jest prawdopodobnie najbardziej kuszącą częścią supermarketu. Wszystkie te słodycze, błyszczące magazyny, gumy do rzucia i fajne gadżety są tam, aby przyciągnąć twoją uwagę podczas czekania. Wiele osób po prostu automatycznie coś chwyta, nawet jeśli nie planowali tego kupić. Czy widzieliście kiedyś, żeby ktoś przed supermarketem mył wózki zakupowe? Oczywiście, że nie, bo nikt tego nie robi. Niestety bywają naprawdę brudne. Tak wiele osób dotyka ich w ciągu zaledwie jednego dnia, nie mówiąc już o całym tym czasie, kiedy stoją w sklepie. Najlepiej byłoby za każdym razem po zakupach umyć ręce. Możesz też wytrzeć uchwyt, zanim go dotkniesz. Niektóre sklepy mają chusteczki tuż przy wejściu. Spryskiwanie wodą sprawia, że owoce i warzywa wyglądają atrakcyjnie. Dodaje im to też wagi, abyś z przyjemnością zapłacił za nie więcej. To są dwa faktyczne powody, dla których pracownicy spryskują owoce i warzywa wodą. Nikt nie robi tego, aby zachować ich świeżość. Nie tylko nie zapewni to dodatkowej świeżości, a sprawi wręcz, że szybciej zgniją. Tak czy inaczej, zawsze myj wszystkie świeże owoce i warzywa, które kupujesz. Na pewno czasem lubisz podnieść gruszkę lub brzoskwinię, aby sprawdzić, czy są wystarczająco dojrzałe, po czym odkładasz je na miejsce. Cóż, nie jesteś jedynym, który to robi, więc pamiętaj o myciu rąk za każdym razem, gdy wracasz ze sklepu. Sprawdzaj opakowania owoców, warzyw i mięsa, które kupujesz, nawet jeśli nie będziesz w stanie zobaczyć wszystkiego, co jest w środku. Jeden z użytkowników Reddita zrobił zdjęcie boczku, aby inni mogli zobaczyć, jak wygląda plasterek na wierzchu kontra reszta produktu, którego nie widać. Inny użytkownik podzielił się ciekawym trikiem, który pomaga zorientować się, ile mięsa faktycznie zawiera opakowanie boczku. Działa to tylko w niskich temperaturach. Tak więc tłuste fragmenty boczku zrobią się sztywniejsze szybciej niż mięso, gdy temperatura jest odpowiednio niska. Więc jeśli weźmiesz zimną paczkę boczku, będzie sztywna i trudno będzie ją zgiąć, to znaczy, że jest pełna tłuszczu. Jeśli czujesz, że jest trochę gąbczasta i można złożyć ją na pół stosunkowo łatwo, oznacza to, że ma więcej mięsa i mniej tłuszczu. Oto jeszcze jeden ciekawy hack z Reddita. Supermarkety go nie używają, to jest bardziej bonus dla twoich warzyw. Cały nowy ekosystem przyda się, gdy szukasz nowych smaków i kończą ci się pomysły. Ryby, które kupujesz w supermarketach, są często źle opisane. Jeśli chodzi o mięso, to raczej nie ma problemu, bo stosunkowo łatwo można odróżnić, powiedzmy, wieprzowinę od wołowiny, ale trudniej jest zrobić to samo z rybami. Pewne badania wykazały, że 1/3 wszystkich ryb na rynku nie jest odpowiednio oznakowana, więc niektóre drogie gatunki, takie jak na przykład łosoś, są zastępowane przez inne ryby, które wyglądają podobnie. Większość jest bezpieczna do jedzenia, ale są wśród nich na przykład ryby gępylowate, które mogą powodować nieprzyjemne problemy żołądkowe. Nie ufaj też ślepo datom ważności na opakowaniach. Oczywiście jest określona liczba dni, kiedy mleko będzie jeszcze świeże, ale działy mięsne w supermarketach to już inna historia. Tworzą tam swoje etykiety za pomocą własnych urządzeń, co oznacza, że regulacje nie są już tak surowe. Innymi słowy, jeśli data ważności danego produktu się zbliża, ale nadal wygląda one dobrze, supermarkety mogą po prostu umieścić na nim nową etykietę. Oznacza to, że będą w stanie przedłużyć datę ważności o kilka dni, a czasem nawet o ponad tydzień. Jeśli to możliwe, kupuj jedzenie niedługo po tym, gdy pojawiło się na półkach, albo znajdź w pobliżu jakiegoś zaufanego rzeźnika.
Ale jeśli znajdziesz mięso, któremu zaraz kończy się data ważności, możesz negocjować cenę. Wystarczy pokazać produkt obsłudze i w większości przypadków będą skłonni ją obniżyć. Prawdopodobnie i tak musieliby wystawić ten produkt na promocję. Dlatego zawsze sprawdzaj datę ważności. Zwróć na to uwagę, ponieważ w większości sytuacji supermarkety wcale nie zostaną zamknięte po tym, gdy nie przejdą odpowiednich kontroli. Sanepid o wiele mocniej koncentruje się tu na restauracji, więc bardziej prawdopodobne, że usłyszysz, że to restauracja została zamknięta, ponieważ nie spełniła określonych standardów. Bardzo dobrym pomysłem jest udanie się do małej, lokalnej piekarni i ogólnie korzystanie z usług mniejszych, lokalnych firm. Zwykle dbają o swoją reputację, a oto kolejny hak stosowany przez sklepy spożywcze. Przeważnie umieszczają drogie rzeczy na wysokości naszych oczu. Większość ludzi jest praworęcznych, więc wykonujemy ten sam ruch sięgając po produkty, które chcemy kupić. Dlatego rzeczy przynoszące supermarketom największy zysk są umieszczane właśnie tam, na wysokości oczu. Czasami również na tych droższych produktach przykleja się kolorowe i przyciągające uwagę etykiety, które sprawiają, że kupisz je, zanim nawet przejrzysz resztę. Więc spójrz też na bok i w górę, aby znaleźć lepsze oferty. Podobnie jest w przypadku produktów skierowanych do dzieci. Są umieszczone trochę niżej, aby znajdowały się na poziomie ich oczu. Pewien użytkownik Reddita podzielił się zdjęciem z supermarketu, gdzie pracownicy musieli wyciąć dno koszy na pranie, aby złodzieje nie wypełnili ich i nie wyszli z zawartością. Ktoś inny jednak skomentował, że to tylko wersja na ekspozycję, więc jeśli chciałbyś dokonać zakupu, pracownicy pójdą na zaplecze i wyślą kosz do kasy, gdy będziesz płacić. Przeglądanie kolorowych wkładek do gazet ze specjalnymi zniżkami może być całkiem ekscytującym zajęciem, ale nie robi się ich po to, abyś mógł zaoszczędzić pieniądze. Ich głównym celem jest, abyś kupił rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Sprawdź dwukrotnie wszystkie kupony i oferty zniżkowe, które masz zamiar wykorzystać. Czasami ta specjalna cena, którą reklamują, jest taka sama jak regularna cena bez kuponu. Kupowanie produktów hurtowo być może początkowo brzmi zachęcająco, ale uważajcie, bo może być pułapką. Po pierwsze, różnica w cenie pomiędzy poszczególnymi produktami a tymi w hurtowni niekoniecznie będzie aż tak duża, a może się okazać, że kupisz znacznie więcej rzeczy niż potrzebujesz. Przez to produkty mogą się zepsuć zanim będziesz miał szansę ich użyć, albo możesz jeść i pić znacznie więcej niż potrzebujesz. Szczerze mówiąc, żadna z tych opcji nie brzmi dobrze i zdecydowanie nie jest to oszczędzanie pieniędzy. Na przykład jeden z użytkowników Reddita zauważył, że w sklepowym opakowaniu są 4 maszynki zamiast 5, a cena pozostała taka sama. Nie zmienili nawet opakowania. Zawsze sprawdzaj ceny całych opakowań, biorąc pod uwagę również ich wagę. Pewien internauta podzielił się zdjęciem swojego znaleziska, które może i jest smaczne, ale także dość drogie, jeśli spojrzymy na rozmiar opakowania. Zazwyczaj robi zakupy spożywcze online, a ponieważ tydzień był dość stresujący, był zmęczony i nie sprawdził rzeczywistego rozmiaru sera. Ponad 100 lat temu pewien 11-latek zostawił swój napój na noc na werandzie. W szklance znajdowała się woda z sodą i patyk do mieszania. 20 lat później ów zapominalski chłopiec, Frank Epperson, zaprezentował swój przypadkowy wynalazek w kalifornijskim parku. Były to lody na patyku. Smak pierwszego z nich nie jest znany, jednak początkowo sprzedawano lody wiśniowe. Były najpopularniejsze: cytrynowe, pomarańczowe, bananowe, arbuzowe, winogronowe, a nawet korzenne. Ciasteczka z kawałkami czekolady są nieco młodsze od lodów na patyku. Powstały bowiem w latach 30. ubiegłego wieku. Za wynalazczynię tych przepysznych ciastek uważa się Ruth Wakefield, właścicielkę popularnej restauracji Toll House Inn. Jej odkrycie obrosło mnóstwem legend. Jedna z nich mówi, iż pewnego razu Ruth zabrakowało czekolady piekarniczej i postanowiła zastąpić ją zwykłą półsłodką czekoladą, licząc na to, że ta całkowicie się rozpuści. Tak się jednak nie stało. Wedle innej teorii czekolada wylądowała w cieście zupełnie przypadkowo. Ruth zdecydowanie temu zaprzeczyła, twierdząc, że za jej ciasteczkami nie stał żaden przypadek.
Powstaniu chipsów ziemniaczanych też towarzyszy wiele legend. Według jednej z nich wynalazł je w 1853 roku szef kuchni w luksusowej nowojorskiej restauracji. Jedną ze specjalności lokalu były frytki. Klienci je uwielbiali, za wyjątkiem jednego z nich, który narzekał, że są zbyt grube. Nawet kiedy ów kucharz George Crumb przyrządził cieńsze frytki, wspomniany klient nie przestał narzekać. George postanowił więc, że kolejna porcja frytek będzie grubości kartki papieru. Były tak cienkie, że nie dało się ich jeść sztućcami. O dziwo, wybredny klient rozsmakował się w nowym daniu. Przepis na chipsy szybko zyskał na popularności, a już kilkadziesiąt lat później można je było znaleźć w każdym amerykańskim sklepie spożywczym. Chipsy z potrawy na gorąco zamieniły się w szybką przekąskę. Sos Worcestershire to kolejny produkt, za którego powstaniem stał zwykły przypadek. Dwóch angielskich chemików, John Willie Lee i William Henry Perrins, zapomniało o paru jego beczkach w piwnicy apteki. Pierwsza mikstura ich autorstwa nie nadawała się do spożycia, ponieważ miała niezwykle mocny smak. Jednak pozostawienie jej na parę lat w piwnicy wywołało fermentację. Kiedy naukowcy przypomnieli sobie o porzuconej mieszance, z ciekawości postanowili jej spróbować. O dziwo, smak złagodniał. Sosu używa się obecnie do wzmocnienia smaku nawet tych potraw, do których nie był początkowo przeznaczony, na przykład chili con carne. Sos Worcestershire to produkt umami. Mianem tym określa się piąty smak, który odznacza się bogactwem i intensywnością. Tofu, inaczej twaróg fasolowy, powstało wieki temu. Jedna z teorii mówi, że stał za tym pewien chiński książę. Inna z nich zakłada, że tofu narodziło się z połączenia gotowanej, zmielonej fasoli i soli morskiej. Sól nie była zbyt czysta i prawdopodobnie zawierała wapń i magnez. Dzięki tym składnikom mieszanka zyskała konsystencję zbliżoną do twarogu. Trzecia legenda głosi, że nigari, rodzaj odparowanej soli morskiej, przez przypadek znalazło się w mleku sojowym. Choć dziś lekarze odradzają spożywanie Coca-Coli, to napój ten został wynaleziony przez Johna Pembertona, który posiadał dyplom lekarza i był farmaceutą. Dzieło Pembertona, połączenie kokatylentu i francuskiego wina, było początkowo stosowane jako lekarstwo na silne bóle, w tym ból głowy i tonik nerwowy. W 1886 roku, kiedy wprowadzono prohibicję, John musiał zmienić recepturę, usuwając z niej alkohol. Jedna rzecz pozostała niezmienna. Orzeszki cola, którym napój zawdzięcza swój niepowtarzalny smak. Mówi się, że John przypadkowo dołączył do swojego przepisu wodę gazowaną, jednak tak naprawdę zrobił to z rozmysłem. Pemberton uznał, że bąbelki z powodzeniem zastąpią alkohol. Choć cola Johna dała początek dzisiejszej Coca-Coli, to jej skład różnił się od tego, który znamy obecnie. Kanapka również powstała przez przypadek. W XVIII wieku John Montagu, czwarty hrabia Sandwich, poprosił swego lokaja o przygotowanie prostego dania, które mógłby zjeść bez używania sztućców. Poradził mu, by włożył nieco mięsa między dwa kawałki chleba. Hrabia Sandwich uwielbiał grywać w karty, a dzięki nowemu daniu mógł jeść nie przerywając partyjki. Do tego ani trochę nie brudził kart. Pozostali gracze zaczęli prosić o to samo danie – Sandwich, przez co nowo powstała przekąska zyskała w Wielkiej Brytanii właśnie taką nazwę. Ketchup, który znamy dziś, nie ma w zasadzie nic wspólnego z jego oryginalną recepturą. Historia ketchupu sięga XVII wieku, kiedy Chińczycy zmieszali marynowane ryby z przyprawami, nazywając efekt swoich wysiłków słowem, którego brzmienie przypominało ketchup, a tak naprawdę określało rybną solankę. Anglicy pierwszy raz skosztowali tego sosu około 100 lat później. Brytyjska wersja zawierała grzyby, cebulę, szalotkę i orzechy włoskie. Z biegiem czasu słowo ketchup zmieniło znaczenie i określało dowolny, ciemny sos. Pierwszy ketchup pomidorowy posiadał w składzie anchois, co wskazuje na jego związki z chińskim sosem rybnym. Nachos nie są żadną starożytną meksykańską przekąską. Powstały bowiem niespełna 100 lat temu. Ignacio Anaya, nazywany Nacho, wynalazł to danie w latach 40. ubiegłego wieku. Ignacio pracował jako szef kuchni. Pewnego dnia stała klientka poprosiła go o przygotowanie jakiejś oryginalnej przekąski dla niej i jej trzech przyjaciółek. Kucharz, wiedząc, że kobiety były bardzo głodne, postanowił przyrządzić coś na szybko. Musiał przy tym improwizować, używając składników, które miał pod ręką. Sięgnął zatem po smażone tortille, starł na nie mnóstwo sera i podgrzał danie od góry. Aby uczynić je bardziej pikantnym, na wierzch trafiły papryczki jalapeno. Klientka poprosiła o nazwę tej niezwykłej przekąski, a Ignacio, niewiele myśląc, odparł: specjał nacho.
Chrupki serowe w latach 30. ubiegłego wieku uchodziły za odpadki. Pewnego razu Edward Wilson spostrzegł, jak z jednej z maszyn w fabryce karmy dla zwierząt wydostaje się kukurydza. Powstałe w ten sposób wstążki kukurydzy wydały mu się na tyle interesujące, że postanowił zabrać je do domu i nieco przyprawić. Edward zauważył, że ów produkt uboczny twardnieje pod wpływem powietrza. Cały eksperyment okazał się tak wielkim sukcesem, że wkrótce przekąską zajadał się cały świat. Makaron Instant nie tyle został wynaleziony przez pomyłkę, co w wyniku całej serii pomyłek. Przewodnim zamysłem było stworzenie czegoś o długim okresie przydatności do spożycia. Po kilku nieudanych próbach Momofuku Ando odkrył metodę konserwowania makaronu. Przetwarzano go na różne sposoby. Był gotowany na parze, suszony, smażony na gorącym oleju i przyprawiany. Warto dodać, że makaron Instant uchodził za produkt luksusowy. Kosztował bowiem dużo więcej niż świeży makaron, do którego wszyscy byli przyzwyczajeni. Kolejnym produktem, który powstał w niezamierzony sposób, jest jogurt. Pojawił się on przed tysiącami lat w Azji Środkowej. Pasterze zwykli wówczas przechowywać mleko w miejscach pełnych bakterii, nie znając sobie z tego sprawy. Mleko fermentowało, gęstniejąc i zmieniając smak. Jeden z pasterzy nie wystraszył się owego zagęszczonego mleka i postanowił go spróbować. Ponieważ nic złego mu się nie stało, jego śladem podążyli też inni. Dzisiejsza różowa lemoniada swój uroczy kolor zawdzięcza sokowi winogronowemu i barwnikom. Istnieją jednak dwie legendy odnośnie powstania tego napoju, a bohaterami każdej z nich są pracownicy cyrku. Pierwsza z nich opowiada o Henrym Allocie. Ów mężczyzna nieświadomie wrzucił do lemoniady kilka czerwonych cukierków cynamonowych, które zabarwiły napój na różowo. Druga historia nie jest już tak cukierkowa. Pojawia się w niej postać Pita Conklina, któremu pewnego dnia zabrakło czystej wody do przygotowania lemoniady. Postanowił więc użyć wody z wanny, w której wcześniej jedna z jego koleżanek prała czerwone pończochy. Kolor bielizny zabarwił wodę na różowo. Pit dodał do niej trochę cukru, kilka plasterków cytryny i nieco kwasku cytrynowego. Tak przygotowany napój nazwał truskawkową lemoniadą. Klienci tak bardzo go polubili, że jego sprzedaż szybko się podwoiła. Tarta Tatin z karmelizowanymi jabłkami będąca odwróconą wersją szarlotki została po raz pierwszy upieczona przez pomyłkę. Dwie siostry, Stephanie i Caroline Tatin, prowadziły w XIX wieku hotel. Pewnego dnia Stephanie zapragnęła przygotować zwyczajną szarlotkę, jednak zbyt długo dusiła jabłka na maśle. Aby ukryć swój błąd, jabłka przykryła skórką i tak przygotowane ciasto włożyła do piekarnika. Po wyjęciu przysmaku zauważyła na nim kilka śladów przypalenia. To nie był jej najlepszy dzień w kuchni. Ponieważ chciała je ukryć przed gośćmi, obróciła ciasto do góry nogami i podała im jako zupełną nowość. O dziwo, goście wprost pokochali nowy przysmak, który wkrótce stał się popisowym deserem w hotelowym menu. Okej, na mnie już czas. Przez te wszystkie historie naprawdę zgłodniałem. Jednym z głównych owoców uprawianych na Jamajce jest Bligia pospolita. Ma specyficzną maślaną konsystencję, a wielu ludziom przypomina w smaku jajecznicę. Owoc ten można spożywać wyłącznie, gdy jest w pełni dojrzałym, dlatego też w Stanach Zjednoczonych już 50 lat temu zakazano importu surowych bligii. Jedyna jadalna część to biały miąższ. Różowy miąższ wygląda apetycznie, ale jest silnie trujący, podobnie jak pestki. Kolejnym owocem, którego nie wolno wwozić do Stanów Zjednoczonych, jest flaszowiec miękkociernisty, znany powszechnie jako guanabana albo graviola. Niedojrzały owoc wydziela neurotoksyczne alkaloidy. Jeśli koniecznie chcecie spróbować, w niektórych sklepach można kupić odpowiednio przetworzoną graviolę. Bezczarny również nie nadaje się do spożycia na surowo. Co prawda zawiera w tej postaci dużo witaminy C, ale także związek chemiczny, z którego powstaje trujący cyjanek. Dojrzałe owoce znajdują powszechne zastosowanie w kuchni jako dodatek do ciast, syropów, herbat, dżemów. Bezczarny można także suszyć i nigdzie nie jest zakazany. Zatrucie cyjankiem nie wydaje się takie straszne w porównaniu z 1200 razy silniejszą tetrodotoksyną. W Japonii za nie lada przysmak uchodzi ryba rozdymka, której ciało zawiera znaczne ilości śmiertelnej trucizny. Kucharz usuwa trujące części ryby, ale czasami odrobinka się pomyli i klientowi zdrętwieją wargi albo dostaje lekkiego paraliżu. Dlatego wśród japońskich smakoszy spożywanie rozdymki to niemal sport ekstremalny.
Porcja fugu, bo tak nazywa się danie z tej ryby, kosztuje około 200 dolarów. Za taką cenę można by się najeść dosyta całkowicie bezpiecznym łososiem. W Stanach Zjednoczonych rozdymka jest generalnie zakazana. Licencję na podawanie fugu posiada zaledwie kilka lokali gastronomicznych. Kazu marcu tłumaczy się jako zgniły ser. Wygląda smakowicie, co? To unikalne kulinarne doświadczenie dla turystów odwiedzających Sardynię. Kazu marcu to prosty ser owczy, tyle że z oryginalnym nadzieniem. Nafaszerowany jest bowiem larwami muchówki, które są celowo wprowadzane do sera na 40 dni w celu wywołania fermentacji. To właśnie żywe larwy nadają sardyńskiemu smakołykowi konsystencję i pikanterię. Ale uwaga, czerwie skaczą na wysokość nawet 15 cm, więc podczas jedzenia zaleca się osłanianie oczu. Tylko dla prawdziwych entuzjastów. To kolejny artykuł spożywczy zakazany w USA ze względów sanitarnych. W przeciwieństwie do mięciutkiego kasu marcu, himalajski czurpi uchodzi za najtwardszy ser na świecie. Robi się go z mleka jak każdy inny ser, ale pozostaje świeży nawet do 20 lat. Samo mleko też jest dość nietypowe, gdyż krowy, a raczej krzyżówki krowy z jakiem wypasane są na trawie zawierającej górskie zioła, nadające mleku nadzwyczajny posmak. Trzeba tylko uważać na zęby, bo ser jest twardy jak kamień. Dobry gryzak dla psa. W Singapurze nielegalne jest rzucie gumy. Władze wydawały olbrzymie kwoty na czyszczenie miasta z przyklejonych wszędzie gum i w końcu zdecydowały na całkowity zakaz, obowiązujący od 1992 roku. 12 lat później wprowadzono wyjątek na użytek terapeutyczny, na przykład gumę nikotynową przepisaną przez lekarza. Za sprzedaż oraz rzucie gumy, albo co gorsza wyplucie jej na chodnik, grożą bardzo wysokie kary. Doświadczony obieży świat zauważy zapewne, że w niektórych krajach w supermarketach nie można kupić świeżego mleka. Zakaz sprzedaży świeżego mleka ze względów sanitarnych obowiązuje w wielu stanach USA, a także w Kanadzie, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Danii oraz Szkocji. To ciekawe, że w Szkocji nie kupi się świeżego mleka, ale bez problemu można zamówić Haggis, którego w Stanach Zjednoczonych od prawie pół wieku nie mogą spożywać osoby poniżej 45 lat. Haggis to tradycyjna szkocka potrawa z podrobów baranich wymieszanych z mąką owsianą, cebulą i tłuszczem zaszytych w owczym żołądku. Danie podawane przeważnie z ziemniakami i brukwią ma kruchą konsystencję i jest dość pikantne. Maniok to pochodzący z Ameryki Południowej i Środkowej gatunek rośliny uprawnej o dwóch odmianach. Odmiana słodkawa, uprawiana w Meksyku, zawiera nieco związków cyjanogennych, ale po ugotowaniu jest bezpieczna do spożycia. W manioku gorzkim, uprawianym w Brazylii, toksyn jest znacznie więcej. Bulwy trzeba zetrzeć, wymoczyć w wodzie przez 24 godziny oraz gruntownie przegotować, aby stały się jadalne. Bogaty w skrobie maniok to podzwrotnikowy odpowiednik ziemniaka. Gotowany, pieczony, smażony albo podawany w formie puree. Pewnie nieźle smakuje z haggisem. Mało kto wie, że zwykły ziemniak też może być szkodliwy dla zdrowia, gdy jest nieprawidłowo przechowywany. Wystawione na słońce ziemniaki zielenieją i wzrasta w nich poziom toksycznej solaniny, szczególnie w kiełkach. Podobnie dzieje się z migdałami oraz orzechami nerkowca. Na szczęście kupowane w sklepach orzechy są odpowiednio przetworzone i zupełnie bezpieczne. We wszystkich 50 stanach USA nielegalne są mirabelki, mimo że nie są w żaden sposób szkodliwe. Ta smaczna odmiana żółtej śliwki jest uprawiana we Francji, a konkretnie w rejonie Lotaryngii. Jest chroniona lokalnymi przepisami i jej eksport jest ściśle kontrolowany. Amatorzy filetów z okonia nie spróbują swojego ulubionego dania w Wielkiej Brytanii. Niecertyfikowane porcje tej ryby są tam od niedawna zakazane z powodu nadmiernego połowu, podobnie jak w USA kawior białugi, jedna z najdroższych potraw na świecie. Nowe regulacje prawne mają na celu ochronę zagrożonych gatunków. Świeże upieczone mięso wołowe plus warzywa w mięciutkiej bułce z keczupem. Aż ślinka cieknie. We francuskich szkołach można też dostać burgera, ale niestety bez keczupu. Obowiązuje tam bowiem prawo, zgodnie z którym keczup wolno dodawać wyłącznie do... Tak jest, do frytek.
Mięso rekina polarnego jest trujące. Zawiera bowiem duże ilości kwasu moczowego oraz substancji chroniącej rybę przed zamarzaniem w arktycznych wodach. Chemikalia są tak skoncentrowane, że wystarczy kilka kęsów, żeby zabić człowieka. Ale wieki temu nie zniechęciło to Wikingów. Hákarl to tysiącletni specjał kuchni islandzkiej. W procesie fermentacji uwalnia się amoniak, przez co mięso rekina mięknie i przybiera galaretowatą konsystencję. W pewnej restauracji w Bangkoku uważa się, że zupa jest jak wino. Im starsza, tym lepsza. Specjalnością lokalu jest gęsty bulion wołowy, który bulgocze sobie na wolnym ogniu już 45 lat. Wielki gar nigdy nie jest do końca opróżniany ani czyszczony. Zostawia się go przez noc na następny dzień. Jednym z sekretów wyjątkowego smaku jest obrośnięta wieloletnim tłuszczem krawędź niemytego garnka. Niezła wymówka, żeby nie myć naczyń, prawda? W Kambodży popularna wśród turystów jest chrupka potrawa przypominająca w smaku kraba. Głównym składnikiem smażonej i nieco przyprawionej przekąski jest jednak nie kraba, tarantula. Lepsze to niż żywe larwy. Schrupałbym. Laotańska zupa Gen Kai Mot Den, i nikt mnie nie zmusi, żebym to powtórzył, jest ponoć wyśmienita. Ostra, a jednocześnie delikatna, z posmakiem krewetek. Niespodziankę może stanowić fakt, że przyrządza się ją z mieszanki mrówczych jaj i częściowych zarodków białej mrówki, ale nie powinno wam to zepsuć smaku. W Meksyku plantacje kukurydzy atakuje szaro-czarny grzyb. W niektórych regionach grzyba nie usuwa się, a wykorzystuje w przyrządzaniu specjału o nazwie huitlacoche. Zarażone kolby nadają kukurydzy ziemisty, słodkawy smak, który przypomina nieco trufle. W niektórych przypadkach sposób podawania potrawy jest równie istotny, co jej smak. Stargazy Pie to tradycyjne angielskie ciasto z jaj i ziemniaków, z którego wystają rybie głowy i wpatrują się w jedzącego z niemym wyrzutem. Niektórzy kucharze wkładają sardynki ogonem do góry, a mówią, że kuchnia brytyjska jest nieciekawa. Kombucha to pochodząca z Europy Wschodniej słodzona herbata z tak zwanym grzybkiem herbacianym. Do herbaty dodaje się symbiotyczną kulturę bakterii i drożdży, które przetwarzając cukier zapewniają proces fermentacji. Napój jest lekko kwaskowaty i całkiem orzeźwiający. Kombucha, zwykle z czarnej albo zielonej herbaty, łączy się z sokiem albo przyprawami. Oczy tuńczyka cieszą się dużą popularnością w Chinach i w Japonii. Przed spożyciem muszą być ugotowane, a właściwie przyprawione smakują ponoć jak kalmary. Ten rarytas można dostać za grosze, więc jeśli będziecie kiedyś w Azji, warto się temu bliżej przyjrzeć. Pora na obiad. Wybierasz pysznie wyglądający kawałek kurczaka, ale... O nie! Ląduje na podłodze zamiast w twojej buzi. Szybko go podnosisz i mimo wszystko zjadasz. Obowiązuje zasada 5 sekund, co nie? Nieznośne bakterie po prostu nie zdążą wskoczyć na tę pyszność, jeśli będziesz wystarczająco szybki. Ale czy to prawda, czy tylko miejska legenda? Niektórzy lubią przypisywać tę zasługę słynnemu Chingis Khanowi, założycielowi i władcy Imperium Mongolskiego. Według przekazów, gdy jedzenie spadło na podłogę podczas jakiejś uroczystości, nie przejmowano się tym, o ile Chingis Khan tak powiedział. Dania, które u niego serwowano, były ponoć tak wyjątkowe, że nawet z ziemi smakowały lepiej niż cokolwiek innego. Zresztą w tamtych czasach ludzie nie wiedzieli zbyt wiele o mikroorganizmach i o tym, że mogą wywoływać choroby. Spożywanie upuszczonej żywności nie było więc uważane za tabu. Jeśli starło się widoczny brud, wszystko było w porządku. I tak oto powstała zasada Chingis Khana. A może Mongołowie mieli po prostu niesamowicie rozwiniętą odporność? Prześledźmy pewną sytuację z udziałem królowej amerykańskich programów kulinarnych, Julia Child. Kiedy przygotowywała pyszne dania w swoim telewizyjnym show, niektórzy widzowie odnieśli wrażenie, że upuściła na podłogę jagnięcinę, kurczaka oraz indyka. W rzeczywistości był to jednak placek ziemniaczany, który lądował na płycie kuchennej, a nie na ziemi. Julia z poczuciem humoru powiedziała: i tak zawsze możesz to podnieść, a jeśli jesteś sama w kuchni, nikt nie zauważy. Jednak przeinaczona historia na trwałe weszła do popkulturowego obiegu. W prawdziwym życiu, gdy jedzenie ląduje na podłodze, staje się magnesem na bakterie. Ten kawałek kurczaka z pewnością zbierze multum niechcianych mikrobów. Nie możesz od tak poddać swojego pechowego lunchu szybkiej dezynfekcji, tak jak robisz to ze swoimi dłońmi. Jeśli chodzi o zasadę 5 sekund,
nie wszystko jest czarno-białe. Niektóre produkty spożywcze mogą mieć większe szanse na zyskanie drugiego życia. Naukowcy z Rutgers University odkryli, że wilgotność, rodzaj powierzchni i czas kontaktu mają wpływ na stopień zanieczyszczenia krzyżowego. Żywność o wysokim poziomie wilgotności, taka jak soczysty arbuz, jest istnym wabikiem na brud i przyciąga więcej bakterii niż cokolwiek innego. Trzeba jednak pamiętać, że nie każde środowisko czy powierzchnia są sobie równe. W eksperymencie dywan miał niski współczynnik przenoszenia w przeciwieństwie do stali nierdzewnej czy drewna. W innym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Illinois pobrali wymazy z podłóg w laboratorium, korytarzu, akademiku i stołówce, aby sprawdzić, ile jest tam mikroorganizmów. Ku ich zaskoczeniu nie znaleźli ich zbyt wielu. Prawdopodobnie dlatego, że większość złośliwych bakterii, takich jak Salmonella, Listeria czy E. coli, nie może przetrwać bez wilgoci, a badane podłoża były suche. Ale nawet na suchych, sterylnych powierzchniach zarazki zdołały przenieść się na ciasteczka i żelki w mniej niż 5 sekund. W przypadku niektórych produktów spożywczych transfer zarazków zajmuje mniej niż sekundę, a zatem usławiona zasada 5 sekund nie obowiązuje? Tak, to raczej miejska legenda i psychologiczna sztuczka, której nasz umysł z chęcią się poddaje. Specjaliści z zakresu psychologii eksperymentalnej wyjaśniają, że w kwestii podejmowania decyzji my, ludzie, nie zawsze przeprowadzamy rygorystyczną analizę ryzyka i korzyści. Polegamy raczej na zaufanych asystentach naszego mózgu zwanych heurystykami. Z ich pomocą idziemy na skróty i podejmujemy błyskawiczne decyzje w oparciu o wszelkie informacje, które akurat mamy pod ręką. Czasami jednak ta najkrótsza droga może poprowadzić nas w złym kierunku, jak w przypadku zarazków. To niewidzialni mali wichrzyciele, a jedzenie jest bardzo cenne. Kiedy więc upuścisz jakiś kawałek na podłogę, powiedzmy M&M'sa, twój mózg myśli sobie: hej, nie widzę żadnych zarazków, więc mogę go podnieść i bezpiecznie zjeść. Oczywiście nie każda przekąska, która ląduje na podłodze, wywoła chorobę, ale wiele zależy tu także od nas samych. Układy odpornościowe, zwłaszcza dzieci i starszych, są nieco bardziej wrażliwe i narażone. Dlatego tak ważne jest, aby nie przekazywać tego wątpliwego nawyku najmłodszym. Pamiętaj, oni zawsze patrzą. Innym popularnym mitem związanym z żywnością jest to, że węglowodany szkodzą i koniec, kropka. W rzeczywistości niektóre węglowodany odgrywają bardzo istotną rolę, ponieważ są przekształcane w paliwo napędzające nasz organizm. To tak zwane węglowodany złożone, które można znaleźć w produktach roślinnych. Utrzymują nasz układ trawienny w dobrej kondycji, a metabolizm w ryzach. Prawdziwymi złoczyńcami są węglowodany proste. Producenci dodają je do przetworzonej żywności w postaci skrobi i cukrów. Kiedy je spożywamy, szybko zamieniają się w cukier we krwi, powodując niemałe spustoszenie. Nagłe ukłucia, nawracające uczucie głodu i poważne konsekwencje dla zdrowia to właśnie ich sprawka. Dobre węglowodany są wypełnione wartościami odżywczymi, takimi jak błonnik, dzięki czemu trawią się wolniej i stopniowo uwalniają glukozę. Aby jeść mądrzej, spróbuj wybierać pełnoziarniste alternatywy chleba i zamień napoje gazowane na wodę gazowaną. Możesz także wypróbować metodę talerza. Wypełnij połowę talerza warzywami bogatymi w błonnik i nie zawierającymi skrobi. 1/4 zarezerwuj na rzeczy ze skrobią, takimi jak ziemniaki lub owoce. Ostatnia ćwiartka należy do białka. Niech ryby, drób, fasola, orzechy, jajka i soczewica staną się twoimi nowymi dietetycznymi przyjaciółmi. Mrożone lub puszkowane owoce i warzywa wbrew pozorom wcale nie są mało wartościowe. Badania wykazały, że mrożone, suszone, wyciskane lub puszkowane produkty roślinne mogą być tak samo pożywne jak ich świeże odpowiedniki. Trzeba jednak uważać na wszelkie podstępne dodawane składniki, czyli cukry, tłuszcze nasycone lub sód. Wysokie temperatury, w jakich odbywa się proces puszkowania, mogą powodować utratę niektórych witamin, np. C i B, ale one generalnie są wrażliwe na ciepło i powietrze, więc mogą się ulotnić również podczas zwykłego gotowania i przechowywania w domu. Niektóre konserwy, jak pomidory i kukurydza, uwalniają więcej przeciwutleniaczy po podgrzaniu. A czy próbowałeś kiedyś dodać seler naciowy do swojej diety, bo słyszałeś, że dzięki niemu ponoć spala się więcej kalorii niż przyjmuje? Eksperci twierdzą, że żywność ujemna kalorycznie to wspaniała dieta. Oczywiście proces chrupania i trawienia selera spala kilka kalorii, ale nie jest to znacząca ilość. W dużej lasce selera naciowego może znajdować się około 10 kalorii,
a organizm zużywa tylko 1/5 tej ilości na jej przetworzenie. Także ogółem nadal mamy do czynienia z dodatnią wartością kaloryczną, choć nieco pomniejszoną. Zresztą jest mało prawdopodobne, że przeżyjesz tylko na selerze. Często dobieramy do niego coś kuszącego, choćby serek śmietankowy lub masło orzechowe. Niemniej jednak owoce i warzywa o wysokiej zawartości błonnika oraz wody, właśnie takie jak seler, faktycznie mogą rzeczywiście być twoimi sprzymierzeńcami w odchudzaniu. Wypełniają żołądek i potęgują uczucie sytości, zapobiegając późniejszemu spożyciu większej ilości kalorii. Ale nie spalą one w magiczny sposób tych kalorii, które już spożyłeś. Część osób twierdzi, że niektóre pokarmy lub napoje sprawiają, że organizm pracuje lepiej. Na przykład musi ogrzać zimną wodę do temperatury 36,6 stopni Celsjusza. Nie ma jednak solidnych badań potwierdzających tezę, że osoby pijące zimną wodę spalają dużo więcej kalorii. Może marne 5 kalorii przy dobrych wiatrach. Kofeina, guanina, tauryna i ekstrakty z zielonej herbaty są reklamowane ze względu na ich właściwości przyspieszające metabolizm. Ale znów mówimy o niewielkich wartościach, które mogą potencjalnie skutkować utratą około 10 kg w roku. Wygląda więc na to, że najlepszym sposobem na utrzymanie kalorii pod kontrolą jest spożywanie ich mniejszej ilości niż ta, którą zwyczajowo spalasz na siłowni. Woda gazowana nie jest wcale gorsza od tej niegazowanej wersji. Kiedy dwutlenek węgla i woda łączą się ze sobą, wchodzą w reakcję chemiczną, tworząc słaby kwas węglowy. Pobudza on te same receptory nerwowe w buzi co musztarda, to dlatego pojawia się to rozkoszne i kłujące uczucie. Chociaż woda gazowana jest nieco kwaśna, picie jej nie spowoduje zakwaszenia organizmu. Nerki i płuca usuwają nadmiar dwutlenku węgla. Nie jest też destrukcyjna dla szkliwa zębów. Jedno z badań wykazało tylko, że gazowana woda mineralna ma niewielki wpływ na szkliwo w porównaniu z wodą niegazowaną i jest 100 razy mniej szkodliwa niż słodki napój bezalkoholowy. Stawiaj więc na gazowane napoje bez cukru, a powinieneś cieszyć się dobrym zdrowiem.